Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i w tym wideo odpowiem Ci na pytanie, być może wyjaśnię wątpliwości, czy tatuaż może być problemem w badaniach w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, oczywiście za jazdę po alkoholu. Oczywiście zapytanie mojego widza w tym temacie, natomiast osobiście przebadałem setki, jeżeli nie tysiące osób, kierowców z tatuażami i nigdy nie było to dla mnie problemem. I przypuszczam, że tak samo będzie dla lekarza w WOMP-ie, niezależnie jaki wyczyn alkoholowy byś nie zrobił. Jedyny wyjątek, jaki widzę, to gdyby sobie wytatuował gałkę oczną, szczególnie pigment dostałby się tutaj gdzieś do ośrodków optycznych oka, zaburzona była przezierność. No, raz gdzieś taki wyczyn w internecie widziałem, że ta osoba, która poddała się takiemu tatuażowi, naśladując jakiegoś innego zioma, po prostu oślepła, głównie z tego, że z tego powodu, że tatuaż nie został zrobiony profesjonalny, jeżeli w ogóle można mówić o jakimś profesjonalnym robieniu tatuaży na gałce ocznej. Druga sprawa, jeżeli tatuaż by był jakiś dziwny, wybitnie awangardowy, no nie wiem, jakaś swastyka czy coś innego, co sugerowałoby lekarzowi Twoją chorobę psychiczną, ale to mówię, to nie wylatujesz, nie przechodzisz badań za tatuaż, tylko za problemy psychiczne. Także na tym kończę. Jeżeli Ty cokolwiek wiesz o tatuażach i badaniach kierowców, oczywiście zrób to w komentarzu do tego wideo, ale dwa zdania na temat tatuaży w służbach mundurowych. Tylko tam ewentualnie ten tatuaż może Ci przeszkadzać. Kiedyś wojsko, policja, straż więzienna to w ogóle wydziarganych nie chcieli przyjmować. W tej chwili podejście się zmieniło, jest bardziej miękkie i byle tylko ten tatuaż nie wystawał poza jakieś części umundurowania, czyli jeżeli mundur zasłania, to jest wszystko ok. No jeżeli nie zasłania, to może być z tym problem. Także jeżeli jesteś pierwszorazowym widzem, oczywiście tutaj zasubskrybuj mój kanał wideo, kanał Lekarz Medycyny Pracy. Oczywiście daj, kliknij w dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia i oglądać filmy jako pierwszy. Jeżeli jesteś widzem tutaj, że tak powiem, weteranem, kolejny filmik do obejrzenia. A jeżeli w ogóle znasz przypadek, że tatuaż przeszkadzał komuś w badaniach lekarskich, jakichkolwiek, nie tylko badaniach kierowców WOMP, napisz to w komentarzu do tego wideo. Mówił Darek Kraśnicki i do zobaczenia wkrótce.